Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpie, witam was w kolejnym odcinku z FIFA 14 Ultimate Team. Tak, wczoraj jak zwykle kupiłem sobie trochę końców i oczywiście znowu jestem biedak. Ale patrzcie, co się stało z moją czarną Brazylią. Tak oto zaowocowało, że nawet jeszcze znalazłem takiego Totsa, którego no zmodyfikowałem, ogólnie cały skład zmodyfikowałem i samego menedżera, żeby był pod Brazylię. Tak, troszeczkę kasy wydałem na tych zawodników, ale powiem wam, że opłaciło mi się. I to tak strasznie mi się opłaciło, że no to plusuje i to naprawdę bardzo. A gdzie mam jeszcze tą Brazylię? Tu mam właśnie tego jeszcze Diego Alvesa, właśnie. Jego by się przetestowało za Jeffersona, ale on mógłby być równie dobrze na zastępstwie za tego Julio Cezara, który on jest generalnie słabiutki. Teraz, gdzie on tu jest? Znaczy już na dzień dzisiejszy jest słaby. No patrzcie, tu już dwie pierwsze staty lepsze. No może ma overalla niższego, za to łapanie ma lepsze Julio. Szybkość lepszą ma i to zdecydowanie, wykonanie również i ustawienie nieco słabsze, ale powiem tak, Diego Alves jest no na pewno nieco lepszy od tego Julio Cezara. A to jak już coś, to moglibyśmy dać za tego Gomesa. Tak przynajmniej już sprawia wrażenie takiego dziwnego. Dobra, Diego Alves tu pójdzie na to. Ale tak, jest Jefferson. Kilka osób mi poleciło tego bramkarza. Thiago Silva tradycyjnie, David Luiz. A tu jeszcze z tych środkowych obrońców jest Felipe Santana, Felipe Śmietana, dobra. Maicon to tradycyjnie. Tam jeszcze mam Dante, ale to wiecie, on tam mało już u mnie będzie grał. Jest Marcelo, to też tradycja, coś nowego. A jest Willian, tak, jest nasz Willian. Ramirez, tak, którego musiałem modyfikować również na napastnika. Hernanes, co tu jeszcze mamy? Aleksandre Pato, tak, to jest w ogóle coś, no go weźmiemy dzisiaj na meczyk. On ogólnie jeszcze u mnie nie grał, więc ma okazję nie do odrzucenia. Coutinho, tylko muszę mu oczywiście znowu modyfikację zmienić, bo ja zrobiłem błąd i dałem mu środkowego napastnika. Więc wróci jednak na środkową pomoc ofensywną, żeby było zastępstwo. Fabio tradycja i ten Diego Alves, dobra. I Tots, właśnie, jeszcze mamy Totsa Rafaela. Kupiłem go za 50 kafli, ale jeżeli teraz... No ja już grałem ze znajomymi, z kilkoma znajomymi i on, powiem wam, że on się jakoś za bardzo nie sprawiał. Ale jeżeli teraz na ligówce nie będzie się rzeczywiście sprawiał, to jak ja bym chciał, no to go sprzedam, no. Sprzedam go za jakąś rozsądną sumę, żeby po prostu się nieco wzbogacić. Dobra, wbijamy na meczek i zaczynamy ligówkę. No oni tutaj nie są pomęczeni, w miarę jeszcze kondycyjnie żyją. Oj, Totsie, żebyś się teraz dobrze sprawił, bo jeżeli nawalisz, to cię zwolnię najwyżej i po prostu cię sprzedam u kogoś za jakąś ciekawą sumę. Dobra, zaczynamy. Miejmy nadzieję, że mi wyszuka przeciwnika, który nie będzie miał Totsów. A jeżeli będzie miał, no to będę musiał się z nim zmierzyć w twarzą w twarz, na równi. Zobaczymy, jak to w ogóle wszystko będzie. Dobra, tu jakiś koleś już widzę, szykuje na mnie jakąś Barcelonę. I muszę uważać, bo jeżeli koleś rzeczywiście będzie miał Barcelonę, to ja mam przesranę. No, proszę, proszę. To nas poszczuje całą Hiszpanią. Nie, to jest jeden ten Portugalczyk, Pepe. Kurde. Ale i on tak ma ładnie tutaj. On ma prawie cały zbudowany skład z Barcelony. Dobra, panie, pomij to. A nie, bo się pogniewamy. Dobra, zaczynaj pan.
Kurde, myślisz, że będzie mocny? Dobra, Toc, widzę, że już traci... lol. Oj, coś mu słabo to idzie. Na razie my nacieramy. Spokojnie. Kapitalna wrzutka. Kurde, no Jordi Alba to wszystko obronił. Za niego. Thiago! O, Diego Costa ma. Myślisz, że mnie zjedzie taką gwiazdeczką futbolu. Dobra, William, podaj do niego. Dobrze. No kurde, Paulinho. Bo ci roztrzaskam łeb. I się skończy twoje granie tutaj. Dobra. Ten no jakiś banał tu strasznie. No Rafael miałby okazję to na gola. Hulk. Kurde, za lekko. A mamy tutaj jeszcze problem, bo to mamy przeciwnika bramkarza Diego Costa. Kurde, Wiktora Valdeza. Widzicie, znowu mi się mylą nazwy. Albo się skupiam na napastniku do bólu, albo po prostu nie wiem co robię. No panie, co z pauzą robisz? Kurde, pewnie gra na czas. Pewnie jakiś dzieciak z neopauzą, kurde. O panie, szybciej. Chcę cię rozgromić. Co z tego, że masz koszuleczki, kurde, uszyte przez babcię Franie z Barcelony i kurde, kilku, kurcze, panów... Dobra, nieważne, bo się rozgadam i mi akcja nie wyjdzie. Pięknie, Hulk! Bravissimo! A właściwie... A nie wiem jak jest po brazylijsku, brawo, ale zajebiście, 10 minuta, Hulk już tu ciśnie z główeczki. OP główeczka, normalnie promieniowanie gamma i łeb 5 metrów średnicy. I kurde, główeczka zajebana, pięknie, no brawo. Ładnie, co Valdes? Co, rozczarowałeś się, że kurde Hulk cię jedzie? Panie, daj pan spokój. No, gówno nie napastnik. Kurde, jaki słaby jest. A jedziemy z daleka. On to obronił, nie wierzę. Ale prowadzimy jednym golem, więc musimy teraz... Ej, Tejno pan! Co, jednym podaniem chcesz mi gola strzelić? Będzie spalony wtedy, panie. Kurde, Pedro. Pff. Ej, no pan! Jak ty to podajesz? Dobra. Rafael! Kurde, zarąbany toć się. Uważaj, jak ty grasz. Bo inaczej będziesz miał kapę u mnie. Mówiłem ci. Na razie to Hulk się spisał. Nie wiem, jakim cudem. Down. Jeszcze raz down. Lol. Dobra. Mamy okazję na gola. Karny. Ty pis do rąbana, karny i 2-0 dla ciebie. Co na główkę się chwytasz? Dobra, teraz to trzeba dobrze rozegrać. No cholera, ja mam problemy z tym karnym, no. Cholera jasna. Nie wiem czemu, ale akurat u mnie karne to jest minus. No Majkon, podaj mu to. O, no Toc! Toc by zrobił, prawie coś zrobił, no szty, kurde. Weź mu, wykop tą piłkę bez... Kurde... Wykop to, dobrze Silva. Kurde, nie do pikę. O, dobrze Jefferson, good job. Pięknie. Biegnij William, dobrze. Nie pieprz się, no kurde. No co znowu pauzujesz? Kto ci kurde pozwolił? Ten koleś mnie chyba chce... widocznie sprowokować. Przecież ja go jadę do 1-0. Jeżeli znowu go ubiję bramką, no to koleś chyba zrobi rage quita. Pedro. Blisko pole karne, spierdalaj mi z Diego Costą. Marcelo. Podaj mu to, Marcelo, dobrze. Podaj mu to, pięknie. Współpraca tu widzę, że na wysokim poziomie. No kurde, do bramkarza podaję, co za żul rąbany. No i debil, kurde, down jesteś, nie umiesz grać w piłkę. Kurde, usuń FIFA najlepiej. No, zmienia, kurde, swoje tancerki. Aha, oho, kurde. Teraz prowadził Czecha, czyli widzę, że stawia poprzeczkę.
stawia tutaj ostrą poprzeczkę. Muszę uważać. No grajcie coś, o kurde, Aubameyang. A on jest sporym zagrożeniem. Ogólnie. No udało się przejąć. Kurde, jak ja mu co chwilę piłkę przejmuję. Proszę was. O o. Dobrze, pięknie kocie Jeffersonie. Nie, bo ja mu dałem modyfikację kota i on powinien wszystko bronić. Ale nie zły jest na mnie. Dobra, uważać, gdzie ta piłka padnie, po której to stronie. Pięknie Dawidzie Luisie. Pięknie piętą, dokładnie do kolejki. Podaj. No kurde, Isco mi to zabrał. O chuj. O chuj. Co to było? Dobra, biegnij, biegnij. No Hulk, ty idioto. Kurde, żresz te swoje sterydy i myślisz, że kurde każdego tu zjedziesz. Tej, no ale podawaj cię lepiej. David Luiz, pięknie. William, biegnij. Nie będę go nazwał inaczej, jak to mawiaj samo, bo jeszcze wyjdzie, no spalony. Bo jeszcze wyjdzie na to, że zrzynam od niego teksty. No, 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 co spalony. Chciałby, chciałby takiego gola, ale to jego, to tylko w jego marzeniach. Isco. Dobrze, wykop to, pięknie Dawidzie. Okej, okay. Podane. No, kurde, znowu mi zabiera tą piłkę. Pieprzony Hiszpan. No, pchaj się z tym, Pedro, dobrze. On to zaraz dośrodkuje. Dograł w pole karne. Dobre dośrodkowanie, ale dobra interwencja obrońców. Przejęli piłkę. No, ładnie, ładnie. Teraz mu to podaj. Dobrze, Rafael. Najwyżej i William ci poda. O, pięknie. Oskar, pierdylnij. Próbował, ale nie udało. No, co ty robisz, Paulo? Rafael! Bo naprawdę doigrasz się. Zamienię cię za Aleksandrę Pato. Naprawdę, doigrasz się. Dobra, dośrodkowanie, dośrodkowanie. Teraz na spokojnie. Dośrodkowanie. Kurde, nie wyszło. Pepe jego obronił. Maicon, podaj. I Rafael. Może... A, dobra, nie, nie, nie. Aha, nie, piłka nie poleci. Dośrodkuj to. Kurde, już dwa razy ten Hiszpan pieprzony dostał w łeb. Mało mu jeszcze chyba. Ja pierdziele, on tu w ogóle podawać nie umie. Dośrodkuj to, pan. Boże, żałosne. Tejno, tejno, żeby nam gola nie wbił. O kurde, Aubameyang, to jest szybki Aubameyang. Dobrze, ale przepchnął. Przepchnął tego czarnego murzaja. Podaj mu to, do, dobrze. O, nieporozumienie, wykorzystać to. No kurde, nie wyszło. Tejno, uważać, bo jeszcze nas rozproszy. Podaj mu to. Pięknie, Hulk. Pierdolę i Hulk. I Czech jego obronił znowu. Ale prowadzimy jednym golem i to nawet ładnie. I mam wrażenie, że możemy to wygrać, jeżeli będziemy utrzymywać defensywę. O chuj, o chuj, o chuj. O, to tu uważać. Debil nie pomyślał, mógł dośrodkować. Mógł sobie tym swoim Diego Costą strzelić gola, czy tam kimś innym. No pała, no. Przecież to i szło obronić, dobra. Spokojnie, sędzia zaraz zagwiżdże. O, panie, nie z Jeffersonem, on tu się spisuje, naprawdę. To jest bramkarz bramkarzy, jeżeli chodzi o Brazylię. No ładnie, Hulk. Piękna główeczka, żebyś nie dostał mutacji gamma, bo inaczej ta ci głowa eksploduje i nie będziesz nam tu główek. O, powtóreczkę sobie zobaczymy. Beautiful, pięknie. Zaskoczenie niemałe. No, ma większe posiadanie piłki, ale no nie idzie mu. Moja ofensywa jest the best po prostu. No ja mam 5 celnych, on ma 3. No dobrze, wyrąbane. Dobra. No chyba nie, myślę, że jeszcze zmian nie będę robił. Chociaż wprowadzimy Aleksandrę Pato na jego miejsce. Dobra, Rafael wypadł i wchodzi Aleksandrę Pato. Proszę bardzo. Coś jeszcze? Takiego ciekawego mogę wprowadzić? Nie. Dobra. Na razie jedna zmiana i wystarczy. Dobra, panie. Koniec z tobą. Dobra, ty tam, to ty się musisz odpocząć, ja ci nie mogę tak bardzo, wiesz, muszę cię oszczędzać, bo jeżeli ty mi nie będziesz tak grał, to na razie to żeś gówno pokazał, no, no, co, Pato,
Karmy nie dostaniesz. Najpierw gola mi strzela, a potem gadamy o paszy dla koni. Dobra, grać mi tutaj. I strzelcie mi chociaż drugiego gola. To będzie już 100%, 3 punkty i być może jeszcze szansa na utrzymanie w lidze. O kurde, jak Pato się rzucił, ja pierdziele. Ładnie, bardzo ładnie. Nie sądziłem, że on aż takie robi taktyki i główki. Jezu, się rzucił jak armata. Dobra, 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 już, już. Przebiń mi te swoje spalone. On nie umie, on tu nie umie ewidentnie grać. Te, broń, broń się! O kurde. Dobrze, Jefferson, nie, ja nie wierzę, ten bramkarz mi tu wszystko broni. Ja pierdolę. O, on to obronił, nie wierzę. Zajebisty. Zajebisty ziom. Dobra, teraz uważaj, gdzie on to będzie dośrodkowywał. Ja nie, zajebiosa. To panie, co ty myślałeś? Tam była moja obrona, moja tarcza. No hu. No co za pieprzony. Dobra, podał mi. Teraz to wykorzystaj. Hulk, Hulk. Kurde, Jordi Alba mi zabrał. On to teraz chyba planuje grać na kiwki. Chyba. No, David Luiz, podaj mu to. Wykop to. Maicon, wykop to, bo inaczej zbierzesz po pysku. Dobrze. Przynajmniej ten czarny Maicon zna się na rzeczy. Nie to, co ta biała, kurde, drogówka. Dobra, Oscar podaj. No, kurde, no Pato też zabiorą piłkę. No to jest żal. Chuj. Dobrze, zabrałeś, Paulinho. Teraz. Kurde, złe podanie, no. Róbcie lepsze podania. Przydało. A on ma tego Aubameyanga, szybkiego czarnego psa i nie potrafi go wykorzystać. I masz spalony, frajerze. No właśnie, offside, pało. Dobra. No przewiń to, kretynie. Dobrze. Thiago wybito, pięknie. Ten, co zrobi wszystko. O kurde, uważać. Dobrze, Dawidzie. Jak zwykle obrona nie zawodzi. Jest aktywna, jak zawsze. Dobrze, Marcelek. O-o. O kurde. Wykop to, David Luiz, wykop. Dobrze, pięknie. Panie. Co to było? Co to było? Tej no, co mi pchasz Oscara? Zaraz ja cię zepchnę, kurde, z piątego piętra. Piętego piętra, co ja powiedziałem? O, Pato, Pato, Pato. Aleksandre Pato, kurde, obronił jego Czech pieprzony. Ale Pato znał się na rzecz i wiedział, że taki gol byłby dla niego odpowiedni. Powtóreczka wszystko potwierdzi. No, kurde, byłby gol. Nie ma co, ale jego Czech tutaj dobrze broni. Ronaldinho. Kurde, wypiąstkował jego Czech. Maicon, podaj mu. Dobrze. Ronaldinho, dośrodkowanie. Aha, dobrze. Czyli oczywiście dośrodkowanie do kitu. Oscar, no co za lagi się robią. Chuj spalony. No gdzieś ty stał, Pato. Już pierwsze mam skojarzenia Pato szmato, kurde, bo to się rymuje ładnie. Dobra, odsuń się, bo on może zrobić albo podanie, albo wyjebać tą piłkę w kosmos. No kobrze ty, kurde, czarny ułomie. Ej, no to ten on chyba czeka na to, żebym się wkurzył. O, co ty myślałeś? Taką taktyką mnie nie ograsz. Hulk, 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 siłacz Hulk. Kurde, no. O. No Marce, Paulinho. Kuźwa. Ale tu walczą o tą piłkę. No podaj mu to, dobrze. William! William! Kurde, no! Czech jego obronił znowu. Co za gówno. Powtóreczka wszystko potwierdza, że no potrafią, chcą, ale no Czech. Ja by tylko ten kask pieprzony z głowy zdjął. To już by było OP. Thiago Silva! Brawis! Drugi gol, pięknie, wygrywamy. Czyli to znak, że Brazylia już się stała potęgą. Tak jest.
pięknie skończył. O, i 3 punkty dla nas bez problemu, panie. Co to jest? Ładnie Thiago Silva i Hulk pokazali dzisiaj, że mają to coś, czyli główeczki są OP, mówiąc wprost. Dobrze. Może Aleksandre Pato jeszcze się wykaże na koniec. No, weź tą piłkę. A może z daleka pierdylnijmy, ale jego obrona Pique przyjął to na klatę i mamy rzut rożny. Może trzecia główeczka, co wy na to? Nie no, jego Czech to musiał obronić. William minie czarne działo i odpycha! Zajebiście, no to było rozegranie dnia. William OP, OP. Jak zjechałem jego Czecha, kurde. Cienias jesteś, a nie FC Barcelona. Cienias. Może rage quit, co? Rage quit. I tak ci to gówno da. Dostanę 3 punkty. On teraz będzie grał na czas. O, jak go zjechałem teraz. Boże, kurde, ja to jeszcze nagrywam. OP, OP meczyk, OP. Dobrze, Aleksandro, jedziesz z nimi. Jedziesz, no kurde, co im... Co wam uderzyło do głowy? Tej, no on coś laguje. Kurde, no. O, no i patrz, jaki debil. Po prostu debil. I masz 4. gola od Aleksandre Pato, ale niestety on puduje. Ale co z tego? I tak mamy już dość wysoki wynik, 3-0. Jesteś gównem FC Barcelono tutaj. A właściwie do tego gracza mówię, który tak po chińsku buduje swój skład. Żal, po prostu żal. Jeszcze mamy 14 minut, aby możemy jeszcze im wbić chyba za 3 kolejne gole. No tak po prostu na to wychodzi. Jakbyśmy tylko dali radę, rzecz jasna. Kurde, on w ogóle podań nie umie robić. Aleksandre Pato! Kurde, obronił Czech ponownie i kolejny rzut rożny. Brawo, Pato. Pięknie. Dobra, tą on sam ogląda powtórki. Ciekawe. Ten jego Czech, kurde, ale on już został 3 razy zdemaskowany, to zaraz go znowu zjadę. O, kurde. Mogłoby być. A no cóż, obronił. I tak to już nic nie da. To on chyba to celowo zrobi. Patrz, jaki down. Dobra. Aha, on musiał już to automatycznie wykopać. No Pato, naprawdę. Co ty robisz? Mogłeś gola już strzelać. Tej, obrona. To, że 3 gole mamy, to nie znaczy, że wy macie spać. Nie. Wy macie cały czas bronić. Ma być 100% defensywy. No, musiał się podrywać za loczki, bo tam pewnie mu jakaś mucha wpadła. No wiecie, jak to z Dawidem Luizem. Jak dużo obroni, to mu potem muchy wychodzą. Kurde, zaczynałem go gryźć. Nic mi tu nie zrobisz, nie stwarzasz dla mnie tu żadnego zagrożenia, pudło cienia się. Co kopiesz moją trawę? Co? O ile to jest w ogóle moje boisko. Ale chyba raczej moje, więc nie kop mojego trawnika, bo kurde będziesz płacił. Jebańcza. William, podaj mu to, dobrze. Pato, on zasługuje na to, żeby strzelić gola jeszcze w tym meczu. Oczywiście jak da radę. Co to było? Dobra, Marcelek, podaj mu to. No, on źle to podał, oczywiście. O kurde, uważaj, bo teraz może zaskoczyć. O ile obrona nasza nie zawiedzie. Jakie pudło, ten to już ma musiał normalnie z krzesła spaść i się wkurzyć. Ja pierdolę, co za koleś. No, ładnie, kurde, nie. OP jesteście. No, bierz tą piłkę, bierz tą mini działko. Musiałem to powiedzieć, no przykro mi. Ale powiedziałem, dobra, Ronaldinho, dośrodkuj i ostatni gol. No Pato, ty żal. Czemuś ty to spudłował, no ty kurde. 4-0 byłoby. Człowieku. Kuźwa. Ale dobra, no starał się Pato, chciał. On cały czas chce, tylko coś mu nie może to wyjść. Ale teraz, teraz! Jedyna okazja. Pizgnij mu gola! Kurde, Hulk, ty siłaczu pojebcu. Kurde, jak ty robisz to? Kopać nawet nie umie. A lekko kopnąłem. No, porąbus i tyle. Dobra,
gwizdaj pan sędzia, on już jest przegrany, my 3 punkty, 3 gole, epicki mecz. Chyba w ogóle jeszcze w tej FIFA u mnie nie było aż tak naprawdę mocnego meczu. Brawo, brawo! Jeszcze powiem, GGWP normalnie. Brawo, Willian. Tak, Thiago Silva z główeczki. Oni... Znaczy, Willian zrobił takiego dziwnego trika. Ja nawet na ślepo robiłem tego trika. No i tak fajnie wykiwał tego Czecha. Ale pierwsza główeczka, Hulka, siłacza, no, dała im nadzieję na wygraną. I dzisiaj wygrywa Brazylia. Tak, dzisiaj. I przy okazji zapraszam was wszystkich na mecz, który będzie o 17:50. Brazylia, Chile. I wierzmy, kto jest za Brazylią, to powinna wiedzieć, że może wygrać Chile. Dobra, dobra, już pomachaliście, pokiwaliście. Thiago Silva, najlepsza ocena, no ładnie. Rafael, tu widzę, że się nie wykazał nic. No słabo, no mówię wam, że ten Toc tutaj w ogóle nic nie robi. Jeżeli dalej nic nie będzie robił, to w sumie tak naprawdę nie ma o czym mówić, ja go sprzedaję. Ewentualnie mu dam jakieś super wzmocnienie, żeby każdy się mógł załapać na takiego Totsa. No nie wiem, zarobi mi się najwyżej. Willian pięknie, Hulk bardzo ładnie, a tu Thiago Silva naprawdę pokazał dzisiaj, że jest zawodnikiem dnia. Tak, zawodnik meczu, ale dla mnie jest zawodnikiem dnia tak naprawdę. No ładnie Thiago Silva, naprawdę wielkie gratki, dużo hajsów i jeszcze 3 punkty dla nas. Super, tylko teraz musimy albo zremisować, albo wygrać kolejny mecz, żeby po prostu mieć jeszcze szansę ewentualnie na awans i ewentualnie jeszcze bardziej na tytuł. Naprawdę nie sądziłem, że dzisiaj to wygram. Jest naprawdę OP, epic mecz. Zjechałem Barcelonę, nie całą Barcelonę, ale coś tam zjechałem ich, ale nie, naprawdę OP. I ten odcinek będzie jakby w zwiastunie jako mecz dnia. Naprawdę ten meczyk był epicki. Dla mnie naprawdę super. I jeżeli wam się spodobał ten mecz, a naprawdę myślę, że będzie pozytywnie oceniony, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie, do następnych meczów. No i doładuję sobie w najbliższym czasie jeszcze tam z parę set tysięcy końców. Nie wiem, no coś sobie doładuję, żeby po prostu... A jeszcze paczuszka! Paczuszka jeszcze otworzyć. Moment, widzicie? Moja pamięć jak zwykle kiepsko działa. Paczuszka na koniec. Dobra. I co nam da paczuszka za 7,5 kafla, w którym jest Falcao? Co trafiło? Same gówna. To je posprzedaję po prostu. Jakiś... Ale Henrique. I tak pójdzie na sprzedaż. Co my tu mamy? O, wszystkie kontuzje, wykopy. O, modyfikacje z lewego napastnika na lewego skrzydłowego. I to się może przydać. O, dostaliśmy tutaj... Lbezja i dostałem koszulkę z Borussii Dortmund. No nie wierzę po prostu. Koszuleczka z Borussii Dortmund. No nie ma co. A wiecie co? Założymy sobie. To jest podstawowe. A w sumie przyda się. Lol, będę grał koszulkami z Borussii Dortmund. To jestem porąbany. Dobra. A reszta to myślę, że wszystko jest git. Tu jakiś kurde Hinol Pinol. Tych spróbuję wystawić na liście transferowej. Tak, na transferówkę. Nie, tego sobie zostawię na kupno końców. Tego na transferówkę. I tego też, bo to widzę, że to jest słaby Brazyl. Liczyk. Nie, mało ma obrony, słabiutko. Dobra. Dobra, i myślę, że reszta tutaj na transferu, przy ten, do składu, do klubu. Sorry, odrąbało mi się. Tak czy inaczej, dziękuję wam bardzo jeszcze raz za obejrzenie. Epicki był mecz i myślę, że więcej będzie takich epickich mecz. Tylko szkoda, że no niestety Toc zawiódł. Tak, ja mu dam jeszcze szansę. Drugą szansę na mecze w ligówkach. Jeżeli tym razem nic nie pokażę, a powiem wam tak,
Aleksandre Pato o wiele więcej pokazał, ale niestety nic nie wbił, ale chciał. To było strasznie widocznie, że on chciał. A Rafael, no niestety tutaj jakoś nie czuję tutaj za bardzo jakby takiej, nie czuję takiego klimatu towarzystwa. On nie czuje tutaj tego, czego czują inni Brazylijczycy, czyli zgranie i po prostu jeszcze raz zgranie i współpraca. Jeżeli w kolejnym meczu nic nie pokaże, to ja go wystawię na sprzedaż i po prostu no pójdzie. A i jeżeli, tak jak teraz w poprzednim odcinku mówiłem, jeżeli ktoś będzie się chciał bić o Perisicia, to zapraszam serdecznie, jeżeli ktoś chce, rzecz jasna, nie mówię, że od razu będzie ktoś chciał. A i w opisie będzie jak zwykle link do strony internetowej, gdzie możecie sobie kupować coinsy przez SMS, tak samo jak przelewem. Naprawdę ceny niskie, a coinsów coraz więcej będzie, bo oni teraz zaczęli podnosić coinsy za tą samą cenę i to jest naprawdę u mnie wielki pozytyw. Jeżeli będzie taka możliwość, to może zgłoszę się do nich po sponsoring coinsów, jeżeli oczywiście mi się uda, pod warunkiem, że będę ich stałym klientem i oczywiście jeszcze coś może zdziałam, zobaczymy. Tak czy inaczej, dziękuję wam bardzo jeszcze raz za obejrzenie, trzymajcie się, na razie, yo!